Witam serdecznie, świątecznie, niedzielnie wszystkich z Was, którzy znajdą czas, żeby rzucić okiem, co tam się w boksie działo, czy dzisiaj, czy jutro. Zaleta YouTube'a. Patrzycie, kiedy macie ochotę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego po świątecznym śniadanku, czyli przystępujemy, bo się rzeczywiście działo. Mocne 12 godzin na gali w Manchesterze i w Arlington w Teksasie. Zaczynam chronologicznie od tego, co się działo w Manchesterze, zanim o głównej walce wieczoru. Dwa zdania o tym, co się działo przed tym pojedynkiem, który możecie w całości zobaczyć. U mnie wrzuciłem w całości, czyli 5 minut. Wrzuciłem link do pojedynku Ben kontra Van Herden. Z naszego punktu widzenia ważna walka o tytuł mistrza Europy. Bilam Smith kontra McCarthy. Zwycięstwo w 8 rundzie Bilama Smitha. To był drugi pojedynek tych pięściarzy. Tutaj żadnych wątpliwości nie było. Napisałem na Twitterze, że Bilam Smith, który zdobył mistrzostwo wspólnoty brytyjskiej i jednocześnie mistrzostwo Europy, był przymierzany, nawiasem mówiąc, do Diablo Włodarczyka. Mówiło się na ten temat, natomiast nic z tego nie wynikło. Zrobiono w Anglii, Dazonim i Eddie Hearn zrobili rewanż. W sumie nie wiem, czy taki potrzebny, ale jedną rzecz wyjaśnił. Solidny pięściarz, myślę, że sprawiłby wiele problemów Bilam Smith wielu polskim pięściarzom wagi junior ciężkiej, natomiast nie bardzo widzę, żeby na przykład dał radę Michałowi Cieślakowi. Chętnie bym zobaczył tą walkę. Nie wiem, czy Michała Cieślaka interesują walki o tytuł mistrza Europy. Jakieś tam zapisy w kontrakcie z DAZN i Manchester i Match Unboxing oczywiście ma, czyli na gali może i powinien zawalczyć, natomiast idealnie pasowałby Bilam Smith Cieślakowi. Dlatego, że podobnie się biją, tylko mam wrażenie, że Michał robi wszystko lepiej niż Bilam Smith. W sumie takie zwycięstwo, które jeśli chodzi o wagę junior ciężką, niewiele nam mówi, światową wagę junior ciężką, nie mówię o brytyjskiej, bo tutaj to już sprawa jasna jest, pytanie jest, w którą stronę będzie chciał pójść, Eddie Hearn. Bilam Smith dobrze sprzedaje bilety, czy będzie chciał Cieślaka. Już taką próbę dla Bilama Smitha trudno w tym momencie powiedzieć. Ja po prostu szukam walk dla Michała Cieślaka w tym momencie. Takich, które chętnie bym zobaczył. Tą bym zobaczył. Mistrzostwo Europy. Nie wiem, czy w kieszeni, bo w boksie nic tak nie ma. Natomiast dobra walka. Natomiast gdyby to była walka z Diablo, nie miałoby żadnego sensu. Widzieliśmy, jak walczy Diablo Masternak. Również bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Głowacki. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie Krzysiu walczył i przede wszystkim z kim będzie walczył, bo na razie nie wiemy na tej najbliższej gali, która jest w Wałczu. Trudno powiedzieć. Natomiast wcale bym się nie zdziwił, jakby takie propozycje w stronę Matchroom Boxu i Eddie Herna, Masternak lub Krzysiu Główka Głowacki powędrowały. Walczyła również tam mistrzyni świata WBC Alicja Baumgartner. Natomiast walczyła, to jest może za dużo powiedziane, bo to taki zapłacony sparring 40-letnią panią, która nawet wagi nie zrobiła. Więc to od początku do końca był taka walka, no żeby na aktywność, wiemy po tym zwycięstwie ostatniej Alicji Baumgartner, podpisany kontrakt na 3 walki z Matchroom Boxing, trzeba się z tych kontraktów wywiązać. Fajna zawodniczka, fajnie walczy. Fajnie ten sparring zadaniowy wyglądał, natomiast czekamy na jakieś normalne walki. To jest to, o czym ja mówiłem wielokrotnie, że nie będzie nigdy boks jako całość kobiecy traktowany poważnie, jeśli będą takie walki o tytuł mistrzyni świata jak Baumgartner kontra Matisse, bo to nie miało żadnego sensu. No i główna walka wieczoru. W zapowiedziach mówiłem wielokrotnie o tej pewności siebie 34-letniego Van Herdena, mówiącego, że Conor Benn to tylko na emocjach walczy. W sumie żadnego pięściarskiego kunsztu w tym nie widzę. Ja jestem pięściarzem, jestem leworęczny. On nie ma doświadczenia z leworęcznymi. To całe doświadczenie wyjdzie na początku walki. Wyszło jak wyszło. No. Różnica szybkości i siły uderzenia, o czym mówiłem od razu w zapowiedziach, to była tak olbrzymia,
że to tylko było pytanie kiedy, no bo tylko i wyłącznie Chris Van Herden, z wyjątkiem może, nie wiem, trzech czy czterech ciosów, które zadał temu szalejącemu Benowi z takiej kontry, on cały czas reagował na to, co robi jego przeciwnik, czyli Conor Benn. Jak jesteś na pewnym etapie pięściarskim i tylko reagujesz na to, co robi rywal, a jeszcze jesteś 10 lat starszy, no to szanse, że długo będziesz reagował przy tym poziomie energii, którą ma Conor Benn, no są niewielkie. No i tak było. No ta energia, ta siła ciosu, umiejętność skracania dystansu, to co mówiłem, to jest rzecz, której nie potrafił półtora roku temu, a którą potrafi robić bardzo dobrze Conor Benn. Miażdżący ten knockout, tam nie było w ogóle co zbierać z Van Herdena. Nie wiem, czy będzie dalej kontynuował karierę, natomiast ważniejsze dla nas jest, co z karierą Conora Benna, bo Conor Benn 2 lata temu to było, o, fajne nazwisko, sławny tata, przystojny chłopak, cool tatuaże. To mniej więcej to były dyskusje na temat Conora Benna. Od tego czasu, jeśli chodzi o Conora Benna, się wszystko zmieniło, bo to nie jest zawodnik elity w swojej kategorii wagowej. Nie jest, ale może być. I chyba powoli przekonuje, że może być. Natomiast teraz będzie najtrudniejsze zadanie dla Eddie Herna, który wspomniał, że Van Herden był jednym z powodów, dla którego wzięliśmy Van Herdena. To było, podejrzewam, te 8 rund z Errolem Spencem 7 lat temu. To był nieco inny Errol Spence niż dzisiaj. Natomiast tak czy inaczej 8 rund z Errolem Spencem przepękał. Przede wszystkim leworęczny pięściarz, doświadczony. Chcieliśmy zobaczyć, jak na tle doświadczonego pięściarza poradzi sobie Conor Benn. Nie musieliśmy zobaczyć, bo doświadczenie wychodzi w 7., 8., 9. rundzie. Tutaj była po herbacie w 2. rundzie. Pytanie, co dalej jest najważniejsze i najtrudniejszy krok w karierze Conora Benna. Myślę, że będzie chciał zrobić jeszcze jedną walkę w Londynie, a później zrobić walkę gdzieś w Stanach Zjednoczonych, to samo, co zrobił Tim Chu. Trzeba się pokazać w Stanach Zjednoczonych, jeśli twierdzimy, że jesteś zawodnikiem światowego formatu. No nie wolno walczyć tylko i wyłącznie u siebie. Darek Mialczewski to robił, ale między innymi dlatego nie może się dostać do Galerii Sław boksu. To jest jeden z podstawowych powodów. Ta lista, którą przygotował sobie Eddie Hearn, dwóch ludzi o nazwisku Garcia, czyli Mike i Danny Garcia, Keith Thurman, Adrian Broner, w Wielkiej Brytanii Kell Brook podobno zażądał 10 milionów funtów za tą walkę i całkiem słusznie powiedział Hearn, że nawet dla nas te 10 milionów to może bez przesady, że to bardziej zaporowa cena, nie chce tej walki. To byłaby walka w dalszym ciągu bardzo brytyjska. Z tych amerykańskich nazwisk, które wymienił Keith Thurman, o jeden most to wysoko moim zdaniem. Dla Conora Benna na chwilę. To byłoby rewelacyjne nazwisko, natomiast to mogłoby być rewelacyjne nazwisko, które łatwo pokona. Bardziej chyba rzucone na zasadzie wymieniamy tych pięściarzy znanych ze Stanów Zjednoczonych niż rzeczywistość. Najbardziej rzeczywisty z tej listy to jest Danny Garcia i Adrian Broner, jeśli będzie chciał wyjść poza Londyn. Natomiast wydaje mi się, że następna walka to będzie w Londynie. On sam mówi, że O2 Arena, miejmy nadzieję, że huraganów nie będzie, będzie wypełniona do ostatniego miejsca. Prawdopodobnie tak. Najbardziej logiczna natomiast walka w tej chwili to jest Dawid Avanesyan. To jest pięściarz, który top 10. Walczył z najlepszymi na świecie. Natomiast to jest również ten bardzo taki być może za energiczny styl na gościa, który prezentuje energiczny styl. Bo jeśli spotyka się dwóch pięściarzy, którzy mają podobną szybkość, podobną siłę ciosu, no to na końcu będzie się liczyło doświadczenie i to, co ten, który ma wszystko to samo, co ty już widział w ringu, a czego ty nie widziałeś. A tutaj, jeśli chodzi o Avanesyana, no to on jest 3 półki wyżej, jeśli chodzi o doświadczenie w walce z Conorem Bennem. W walce z Conorem Bennem, gdyby ktoś mi powiedział, że będzie zrobiona walka Avanesyan kontra Benn teraz w Londynie, powiedziałbym, że jest to fenomenalna walka, której faworytem i prawdopodobnie zdecydowanym faworytem byłby Avanesyan. Ja napisałem na Twitterze, że Conor Benn to gwiazda. Gwiazda w Wielkiej Brytanii. Na pewno tak.
pokona Awanesiana i absolutnie te nazwiska, które tutaj wymieniałem, już nie mówię o Adrianie Bronerze, ale nawet Keith Thurman wchodzi w rachubę jako rywal, na którego warto wydać pieniądze, z którym warto zawalczyć, ponieważ na to zasługujesz. No tu jest jeszcze problem z tymi nazwiskami, które wymieniałem. Większość z tych nazwisk to są pięściarze związani kontraktami z Alem Haimonem i Premier Boxing Champions. Kto, gdzie, co i jak. Keith Thurman na gali DAZN i Matchroom Boxing jakoś tego specjalnie nie widzę. Eddie Hearn wypuszczający Conora Bena poza swoje strefy wpływów, czyli Matchroom i DAZN, też również tego nie widzę, więc tutaj przyjdzie bardzo szybko takie zetknięcie z rzeczywistością. Na gali był Amir Khan, zupełnie mnie ta walka nie rusza. Dla mnie ta walka nie miałaby większego sensu. Sam Amir Khan powiedział, że jeszcze nie wie, natomiast nic przypadkowo się nie dzieje. Eddie Hearn zaprosił Amira Khana na tą galę, żeby zobaczyć, czy jest zainteresowanie publiczności walką Amir Khan kontra Conor Ben. Najłatwiejsze nazwisk, które przed chwilą wymieniłem dla Conora Bena. Najbardziej sensowne, Dawid Awanesian. Dobra, to mamy teraz za sobą to, co się działo w Manchesterze. Przeskakujemy do Arlington. 40 tysięcy ludzi przyszło na ten 100-tysięcznik, gdzie grają Dallas Cowboys. W ogóle wszystko było pod kątem zrobienia Dallas Cowboys, pod kątem Dallas Cowboys i dlaczego nie? No to jest najsłynniejszy klub, nie mówię, że najbardziej utytułowany, bo taki nie jest. Najbardziej znany, najbardziej popularny klub w Stanach Zjednoczonych, futbolowy. W ważenie prowadził piłkarz, gracz tej drużyny. Także wszystko było pod tym kątem zrobione. 40 tysięcy ludzi, wiadomo, również z Dallas, z dzielnicy Dallas pochodzi Aerosmith. Miało to absolutnie sens, jak zawsze super wyglądało. Uwielbiam oglądać tam walki. To jest taki paradoks, bo to jest olbrzymia sala, ale się świetnie tam ogląda. Można pomyśleć, co można zobaczyć na 100-tysięczniku. Ja tam koszykówkę oglądałem tam wiele walk mięściarskich. Natomiast tam jest jakaś taka fajna atmosfera. No, wszystkim te 75 tysięcy ludzi na Canelo, no, czego nigdy nie zapomnę. No, 75 tysięcy, to też pokazuje wam Canelo. 75 tysięcy ludzi było na Canelo BJ Sanders w czasach, kiedy Anglicy nie mogli specjalnie przylatywać. Tam byłaby stówka spokojnie. Ale fajny stadion, fajnie się tam ogląda, jeśli macie, będziecie mieli kiedyś możliwość bycia w Stanach Zjednoczonych, być w tamtych rejonach i akurat coś się będzie działo, to warto pójść nawet dla samego stadionu. Ja zwykle tego nie mówię, ale w tym przypadku dokładnie tak jest. Zacznijmy od rzeczy, które się działy, na zakończenie powiem, jak wypadło moje typowanie, wypadło dobrze. Zacznijmy od rzeczy, których nie widzieliście, a mianowicie Witold Mielnicki z Danem Carpentiem. Rodzina Carpenti to tam wszyscy walczą, tam nie wiem, pies chyba też walczy, ale wszyscy tam walczą. Z Danem Carpentiem dla Vito łatwe 8 rund wygrane, każde z tych 8 rund. Jedyna ciekawa sprawa w tej walce Vito Mielnickiego jest to, że człowiek, który 5 miesięcy temu był w main event, nie załapał się nawet na karcie dodatkowej, bo były dwie karty tej walki. Pierwsza to była Showtime, druga to była Showtime Pay-Per-View, a przedtem jeszcze leciały rzeczy na różnych media społecznościowe. On się załapał tylko na media społecznościowe, więc z main event na Fox, na media społecznościowe, to było dosyć zaskakujące pociągnięcie, jeśli chodzi o Vito Mielnickiego, który był mocno promowany przez PBC. Być może coś się zmieniło. W każdym razie Vito wygrał tą walkę na luzie. Natomiast w części Showtime był pojedynek mocno oczekiwany. Stanionis kontra Butajew, dwóch niepokonanych pięściarzy o regularny, mało znaczący pas WBA. Zatrzymam się w tym momencie, bo wrócę do wypowiedzi Eddie Hearna po walce Conora Bena, kiedy zapytano go się, czy jakieś takie regularne pasy go interesują. Wrzucam w tym filmie tweeta, bo tam są brzydkie wyrazy, powszechnie uznawane za obraźliwe. Poleciało appear, te regularne, to czy tamto, kilka razy powtórzony wyraz na P.
I ma w 100% rację tutaj Eddie Hearn, mówiąc, że to nie ma sensu o takie walki, o takie pasy się bić, bo i tak powiedzą, a to właściwie nie jest prawdziwy tytuł Mistrza Świata. I to jest prawda, bo to nie jest prawdziwy tytuł Mistrza Świata. I właśnie wrzucił Eddie Hearn, wrzuca Eddie Hearn informację, no tutaj mamy walkę Stanionis kontra Butajew o ten pas, którego nie ma żadnego znaczenia, a wiemy, że to jest rzeźnia. Więc tak to wygląda. No i to nie ma sensu. Te pasy nie mają sensu. W 100% się zgadzam. Wygrana Stanionisa, fajny gest Litwina z ukraińską flagą na spodenkach. Natomiast powiem tak, oglądałem cały przekaz, nie słuchałem kolegów na kanale Plus, oglądałem, poświęciłem te $80 słuchając przekazu i dziwny przekaz. Ralph Marquez, który jest jednym z komentatorów Showtime'u, który był oczywiście fajnym pięściarzem i tak dalej, natomiast chyba boksu nie czuje. To taki przypadek Lennoxa Lewisa, no bo według niego to Butajew może dwie rundy wygrał. Może. Także komentarz czasami, który leciał w stosunku do tego, co widzieliśmy ze strony Marqueza przede wszystkim, to było jakby jakiś w podwójnych światach żyliśmy, bo co innego było na ringu, a co innego widzieliśmy. Każda akcja Stanionisa to było fenomenalne, niszczy go i tak dalej. Każde z uderzeń Butajewa to było niezauważone. Tak to wyglądało. Marquez dopiero się wstrzeliwuje w to. Do tego zupełnie niepotrzebny sędzia postanowił być półbohaterem tego, na szczęście to nie zmieniło wyniku, półbohaterem tego, tej walki, dając, odejmując punkt Butajewowi, przedtem go zupełnie nie ostrzegając, że pewne rzeczy w jego boksie mu się nie podobają. Panie sędzio, no albo, no to nie jest tak, że patrzysz, cicho siedzisz, a to mi się nie podoba i odejmujesz gościowi punkt. Tutaj przepisy są dosyć jasne. Natomiast Stanionis, fajna rzecz statystyczna, wrzucam oczywiście całą statystykę teraz tradycyjnie, natomiast kto jak walczył z 222 ciosów, które trafił Stanionis, 187 było w głowę. Czyli wiadomo, że to było polowanie na głowę, ale jak się ma szybkie ręce, tak jak Stanionis, można to robić. Natomiast odwrotnie, jeśli chodzi o Butajewa, 64 ze 120 było na korpus. Dwie zupełnie różne taktyki pięściarskie. Czy walka nieco poniżej oczekiwań? Nie, no bo to taka fajna pięściarska rzeźnia, gdzie jedna i druga... Przepraszam. Gdzie jedna i druga strona była przekonana, że jej taktyka w końcu zwycięży. Bo to, że Butajew był przekonany, że te ciosy na korpus kiedyś zwolnią Stanionisa, to było pewne. Natomiast go nie zwolniły. No zobaczymy, co dalej będzie się działo. Stanionis dobrze się go ogląda. Na pewno każdy będzie chciał zapłacić mu za walki, ponieważ dobrze się go ogląda. Lewy prosty, idzie do przodu, bije się. Odporność na ciosy konia. Z przyjemnością go zobaczymy. Co ja sobie tutaj zapisałem dalej, bo tutaj rzeczywiście tych zapisów jest bardzo dużo. No wiem, co sobie dalej zapisałem, bo to dla mnie to było najlepsze, co widziałem, jeśli chodzi o emocje i tak zwaną czystą pięściarską przemoc. To się tak ładnie nazywa po angielsku violence. W wykonaniu Isaaca Cruza kontra Gamboa. W zapowiedzi mówiłem, że powinien go znokautować w 5-6 rundzie. Tak się skończyło. Ostatecznie mówiłem oczywiście, że wygra na punkty. Natomiast sugerowałem, że 5-6 powinien być knockout w wykonaniu Isaaca Cruza, bo ten 40-letni Gamboa jest 40-letnim Gamboą. Natomiast sposób walki Isaaca Cruza, który po prostu się nie pierdzieli niczym, tylko idzie do przodu i zadaje miliardy ciosów. Każdy cios, który bije, jest bity no po to, żeby ci coś zrobić. No jeżeli on 80% wyprowadzonych przez niego ciosów to są power punches. I nigdy się nie zatrzymuje po prostu. No tutaj było widać po 45 sekundach. Amerykanie mają taką fajne określenie, nie wiem czy słyszeliście, ale to podrzucę. Jeśli chodzi o pięściarza, który jest trafiany i naruszany, nie pada, ale ciągle funkcjonuje. Że mówią, że on walczy na łyżwach.
że he is still on skates. Takie jest fajne określenie. I rzeczywiście tak wyglądało, bo rzeczywiście takie łyżwiarskie ruchy miał, no praktycznie po każdym strzale, który dochodził, czy to na dół, czy to na górę Isaaca Cruza. Isaac Cruz przed walką z Gervontą Davisem był zawodnikiem znanym, nie wiem, 5% ludzi, mówię o ludziach przeciętnie zajmujących się boksem, nie siedzących w boksie, może. Po Davisie 40%. Po wczorajszej wygranej z Gamboą 80%. Nie mógł się lepiej pokazać człowiek, którego sponsoruje i właściwie jest jego menadżerem, no poprzez oczywiście swoich ludzi, człowiek z Filipin. Natomiast Manny Pacquiao nie bierze oczywiście bezpośredniego udziału w przygotowaniach, natomiast sprawuje taką pieczę finansową i tak naprawdę Cruz może walczyć wszędzie. Cruz może walczyć na galach PBC, Cruz może walczyć na galach Matchroom, Top Ranku, wszystko jedno. Może walczyć gdzie chce, bo nie jest związany jakimś specjalnym kontraktem z nikim. I to jest genialna sprawa dla kogoś, kto no, walczy w stylu, który trzeba oglądać. No, inaczej tego nie mogę powiedzieć. Trzeba oglądać, bo szybkość zadawania ciosów, ta nieustępliwość, no to ten cyklon z Guantanamo, no bo taką maksywkę Gamboa. On parę rzeczy w swoim życiu widział, no, ale chyba takiego gościa jak Pitbull Cruz to chyba nie widział, no, ale zobaczył i to była bardzo brutalna reakcja, która powinna być skończona przez sędziego zdecydowanie wcześniej niż została skończona. Tam po trzech rundach już nie było sensu tego kontynuować, bo pytanie było, jak ciężki będzie ten knockout. W końcu ten ciężki knockout był. No i oczywiście pytanie za $1,000,000, dokładnie za $1,000,000, co dalej z pięściarzem, którego każdy będzie chciał oglądać. Oscar De La Hoya na Twitterze od razu napisał, wrzucam w tym momencie Twitterka, $1,000,000. Oferujemy ci $1,000,000 za walkę z Ryanem Garcia. Natychmiast tą walkę trzeba zobaczyć. Wiemy, że to są dobre pieniądze, bo ktoś powie, walczył z Tankiem Davisem. Za walkę z Tankiem Davisem dostał 250 tysięcy, czyli 4 razy mniej. Tutaj jest od razu milion. No, słuchajcie, no, Garcia kontra Isaac Cruz. Inaczej, ktokolwiek z czołówki kontra Isaac Cruz. Od razu kupujemy, to jest klasyczny przykład zawodnika, który potrafi wykorzystać swoją szansę i w dwóch pojedynkach odbycia nieznanym pięściarzem, solidnym, coś tam słyszeliśmy, do gościem, o którego będą się wszyscy bili, żeby go pokazywać w ciągu dwóch walk. Dokładnie to zrobił Isaac Cruz. Gratulacje dla chłopaka. Naprawdę no coś pięknego. Rewelacyjnie się to oglądało. No i przechodzimy do mojego ulubionego pięściarza. Mam nadzieję, że część z Was się przekonała, słuchając moje vlogi od lat, do Errola Spence'a Juniora. Jak się nie przekonaliście po tym pojedynku z Jordanisem Ugasem, to znaczy, że boks nie jest dla Was. No, mówiąc brutalnie. Wszystko, co wiedzieliśmy na temat Errola Spence'a Juniora, zobaczyliśmy podczas 10 rund z Jordanisem Ugasem. Nieprawdopodobna nieustępliwość. Kardio z kosmosu. Bo żeby zadawać 80 ciosów, 78 dokładnie, 78 ciosów na rundę przez 10 rund. Nawiasem mówiąc, 78 ciosów na rundę to jest 20 więcej niż przeciętna w tej kategorii wagowej. 20 więcej. To jest ile, nie wiem, 30% ciosów więcej. 78 ciosów na rundę przeciętna. To jest w ogóle, to jest niemożliwe. To trzeba mieć po prostu kardio, przygotowanie fizyczne, przygotowanie kondycyjne z kosmosu. To, co powiedziałem. Z jakiegoś, nie wiem, kosmita Errol Spence. No, ale wyobraźcie sobie, że macie stalowe nerwy, I mentalne przygotowanie naprawdę jakiegoś człowieka ze Sparty. Do tego macie siłę fizyczną, która pozwoli wam zrobić kiedy tylko chcesz i cokolwiek chcesz, bez względu na to, która to jest runda. Do tego macie mądrość ringową, no to macie Errola Spence'a Juniora.
jeżeli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, czy Errol Spence is back, po tych wszystkich rzeczach, które miał, czyli po wypadku, operacji, którą ledwo przeżył, wypadku, który ledwo przeżył, operacjach, operacji później oka, to chyba nie ma w tym momencie żadnej wątpliwości, bo Jordynis Ugas to jest gościu. To nie jest przypadkowy człowiek, to jest gościu, który wszystko potrafi, a kończyło się na tym, że walka musiała być przerwana, dlatego że nie mógł już dalej walczyć. Oko miał rozwalone prawe, oko miał rozwalone zarówno bitymi ciosami przez Errola Spence'a Juniora, jak i tym, że nawet ciosy, które absorbował na rękawice, jego własne rękawice go biły. To jest, można zobaczyć, oglądałem tę walkę dwa razy, dokładnie tak było. Errol Spence Jr. to jest człowiek przeniesiony z lat 60. boksu, który mówi na konferencji prasowej, mówi, że ja nigdy nie wątpiłem w to, że ja potrafię walczyć od razu po tych operacjach, po wypadku z najlepszymi. Ja nie potrzebuję walk na rozgrzewki, dlatego że walki na rozgrzewki potrzebują ci, którzy nie są pewni siebie. Ja wiem, co ja potrafię. Moja rodzina, mój tata i mama mnie nauczyli tego, żeby nigdy nie pękać i nigdy się nie poddawać. Sposób, w jaki ja walczę, zawdzięczam moim rodzicom i tym wartościom, które zostały we mnie wpojone. Pięknie, nawiasem mówiąc, powiedziane ze strony Errola Spence'a, ale to jest po prostu niszczycie. No, jeszcze jedną tutaj mam statystykę, sobie zapisałem. Jeśli chodzi o Errola Spence'a Juniora, no to te 78 ciosów na rundę, to już mówiłem. Natomiast również plus 15, jeśli chodzi o przeciętną w tej kategorii wagowej, power punches. On wszystko, co bije, to bije tak, jakbyś ty nie był pięściarzem, tylko tym workiem treningowym, tym heavy bag 200-funtowym, który wisi u niego w sali treningowej. To, że się ruszasz, to nie jest wielki problem dla niego. To, że jesteś z kubańskiej szkoły boksu, gdzie potrafisz się bronić, to nie jest dla niego żaden problem. On po prostu ciebie niszczy. To jest niszczyciel, który wychodzi na ring tylko i wyłącznie po to, żeby odebrać ci ochotę na cokolwiek. Dlatego, oczywiście pytanie za, no tu nie za milion, tutaj już mówimy o dwucyfrówkach poważnych. Co dalej z jego karierą? Powiedział od razu to, co wszyscy chcieli usłyszeć po zakończonej walce z Jordynisem Ugasem. Czas na walkę z Terencem Crawfordem i tą następną. Nie jeszcze jakieś rozgrzewki i tak dalej. Rozgrzewek, jak zresztą mówiłem, on nie lubi. Od razu bierzemy Crawforda o wszystkie pasy. Byłaby to pierwsza unifikacja wszystkich czterech pasów od czasu, jak wprowadzono ten system czterech pasów mistrzowskich. Nawiasem mówiąc, pierwsza w historii. Jeżeli po walce, po poprzedniej jego walce, to tak myślałem, no to raczej 60-40 Bud Crawford. Natomiast po tym, co zobaczyłem w walce z Ugasem, 60-40 dla pięściarza, który no, chyba się wymyka jakiejkolwiek w tej chwili zaszufladkowania tego, co potrafi zrobić w ringu. No bo Errol Spence wygrał tą walkę wszystkim, co potrafi najlepiej, o czym mówiłem przed chwilą. Liczba zadawanych ciosów, dokładność ciosów, nieustępliwość, przygotowanie fizyczne. Ale on może walczyć jeszcze na kilka innych sposobów. Crawford kontra Errol Spence wyprzeda każdą halę, jaką można sobie tylko w Stanach Zjednoczonych wyobrazić. Czy wyprzedałoby te 100 tysięcy w Arlington Heights? Trudno powiedzieć, jakby nie było, jest to sala jednak futbolowa. 75 tysięcy, tyle przyszło na walkę Canelo. Myślę, że 75 tysięcy na walkę Spence kontra Ugas, dwóch niepokonanych mistrzów świata, którzy mają wszystkie pasy. 75 tysięcy ludzi by przyszło. Zarobiliby potworne pieniądze, każdy by tą walkę oglądał. Pierwsze notatki ludzi związanych z boksem były proste, kiedy Errol Spence powiedział, następny Terence Crawford. Były proste. Ile mamy zapłacić, ustawiamy się w kolejce. No, tak wielkie walki to do siebie mają. No, Usyk kontra Joshua 2, dokładnie to samo będzie. Była już pierwsza walka. Druga będzie dokładnie to samo. Ile mamy zapłacić, jesteśmy. To są te wielkie walki, które kochamy, jeśli chodzi o boks. Sam Crawford nie ma żadnego problemu z tym, żeby walczyć z Errolem Spence'em Juniorem. W ogóle fajną rzecz dodaję, że
nie ma już teraz drugiej strony ulicy. Pamiętacie, o co chodziło poprzednio? Często były takie wymówki, że Errol Spence walczy dla Premier Boxing Champions i Hymona, natomiast Terence Crawford walczy dla Top Ranku. Czyli no, nie mogą walczyć dwie różne stacje telewizyjne. Panowie raczej nie pałają miłością do siebie, jeśli chodzi o promotorów. Nie do zrobienia, chociażby z tego względu, no bo ktoś musi odpuścić. Nie ma już kontraktu Terence Crawford z Top Rankiem. Może spokojnie walczyć na gali PBC. Czekamy, absolutnie czekamy. Mam nadzieję, że to się stanie, a nie stanie się to, co wielokrotnie słyszeliśmy, a mianowicie zapowiedzi walk, które przeciągają się nie kiedy panowie są w swoim prime, a jeden i drugi jest w swoim prime. Spence ma 32 lata, a tylko za 3 lata. Za 3 lata ta walka mnie nie interesuje. Ciągle ją zobaczę, ciągle pamiętając, co mogło być, gdyby walczyli na przykład w tym roku w listopadzie albo w październiku. Natomiast wolę zobaczyć teraz, kiedy wiadomo, na czym to wszystko polega. Słuchajcie, to był wielki boks. To był wielki boks, który pokazuje nam, jak mogą być zapełnione hale 40 tysiącami ludzi. W Manchesterze również Eddie Hearn zupełnie nie narzekał. To jest boks, za który warto zapłacić, bo który daje prawdziwe emocje. Nie wiem jak wy, ale ja czasami wolę zapłacić za coś, co wiem, że będę miał z tego 100% fan. Bo wiem, za co płacę, niż dostać coś za darmo, co będzie no w sumie nie, dwie godziny siedziałem, zobaczyłem. Niby nic mnie to nie kosztowało, ale tak naprawdę to kosztowało mi dwie godziny mojego życia. Nie było takich problemów z oglądaniem tej walki w Manchesterze, nie było takich problemów z oglądaniem pojedynku całej gali w Dallas. Tam jeszcze wspaniały knockout w pierwszej rundzie Valenzueli z byłym mistrzem świata Vargasem. Też warto zobaczyć, jak można dynamicznie skończyć jednym ciosem walkę, która też typowana była jako ona coś mocnego. Jeden cios i po herbacie. No i na zakończenie moje podsumowania moich typów. Spence miał być na punkty, była 10. runda TKO. Cruz, mówiłem, że powinien wygrać 5-6 runda przez KO, natomiast postawiłem na punkty chicken. Trzeba było skończyć to, co mówiłem. I jeśli chodzi o Van Herdena, miałem wygraną na punkty Bena. Nie doceniłem Bena, to znaczy albo nie doceniłem Bena, albo przeceniłem Van Herdena, patrząc na to, że te 8 rund jednak z tym Errolem Spence'em przeboksował. Podejrzewam jedno i drugie, a poza tym, tak jak wspomniałem, z tym Rolem Spencem Van Henden walczył 7 lat temu. 7 lat w życiu pięściarza, w życiu każdego z nas, to jest bardzo wiele. Trzymaneczko, pozdrawiam Was serdecznie, wiem, że będziecie jeszcze świętować dzień albo dwa, natomiast po tej stronie oceanu to jutro już nikt nie będzie wiedział, o jakich ja jajkach mówię i jakbym chciał kogoś oblać wodą, to by mnie natychmiast policja aresztowała. Taka jest rzeczywistość. Trzymajcie się, najlepszego i do następnego.